Co? Ludzie się rzucili? 2000 SE widziałem. Ludzie kupują czy nie? Kupujecie księgi potwora czy nie? Powiedzcie mi w końcu. Wszystkie? Wow! Ale pójdę będą. Bo były po 2000 SE, nie? Ja bym chciał rytualne, nie? Nie kupuję tego kamyka, ale rytualne bym kupił. Dla tej zbroi. Bo wiem, dzisiaj rytualne były i już w tym shopie, czy dopiero będą? Ktoś wie? Jaki plan na dzisiaj? Nie wiem, no, może to zabawka. Zobaczymy. Nie wiem. Nemerkę muszę iść zrobić, bo dawno nie robiłem. Proste wony do zrobienia. Zobaczcie sobie. O, patrzcie, no mam takie czakramy, nie? No nie wiem, czy to wystarczy na odłamki? Czy za mały damage będę miał, no ale... Nie no, mam unik strzał na Onyxie. Ale też mam dosyć fajne itemki, w sensie... No nie jest aż taka pusta, nie? Wiadomo, tu unik strzał wymiksować. Ale mam damage, nie? Wszędzie unik strzał, gdzie się da. Na pewno czym nawet. Ktoś tam z wartością ma taką można kupić, nie? Czy właśnie czy się opasa zodiaka robić? W sensie inaczej nie robić, tylko kupić. Ile taki zodiak by kosztował? W ogóle ta tarcza za... plus 8, 1 zeszła mi za 10 wonów w ciągu minuty, nie? Miałem 50 won, to was posłuchałem. Tak tylko chciałem powiedzieć. Tak czy siak, no jestem zadowolony, nie? Bo teraz sklepie Pitos niesamowity. Dziennie zarabiam średnio 70 wonów. I po drugie nie muszę ładować aż tak bitem shopa, że 1000 dziennie, nie? Dobra, na ninja kupuję. Słuchajcie. Kupuję ile mogę. O, dobra, item shop mi już na... Nie wiem ile tysięcy kupiłem Gaja. Dobra, kupiłem... 6000 punktów Gaja będzie około. No, już mi się item shop na tym i na tym. Daj mi jeszcze tak z dwa. Dobra, tyle. Za dwa dni będziemy mieli peta pod PvP. Ja myślę, żeby tu wrzucić antymagię, szybkość zaklęcia. Blok? Nie, berserka? Nie. Nie mam pojęcia, co szamany mają w petach PvP? Antymagia na pewno, ale co dalej? Dużo itemów, które posiadam aktualnie, są warte w dziesiątkach bonów, nie? Przynosząc tą postać na bagniaka, jeżeli dałoby się. Czy już samo to, jak już mam itemy, nie odzyskałem tej kasy, którą wpisałem? Bardzo prawdopodobne, że tak, gdybym ją tą postać rozłożył, nie? Znaczy nikki pierwsze, czyli alchemię wyjął, poszczególną. Dużo tarcz mam takich fajnych, więc... Wiecie, całą tarczę, którą miałem ostatnio, to była warta 2000 wonów, nie? Nie żałuję, że ją sprzedałem akurat. Bo ja kasy potrzebuję tutaj. Powiem ci, jak grasz czymś 4 lata... Codziennie to samo, to byle czym byś zagrał, byłoby lepiej, nie? W sumie. Nawet ninja by się lepiej grało niż surą. Ja mam takie coś jak to, nie? Dobra, to jest plus 4, wiadomo. Mimo, że nie ma podwójnej precyzji, to same takie klipsy na bagniaku chodzą po 200 wonów. Plus naszyjnik, plus branza. To ja mam tyle wonów z tej postaci, że wydaje mi się, że już spokojnie odzyskałem kasę, którą wziąłem, nie? Hohohoho 35 średnie. Zodiak plus 9, 450 won. Stać by nie było. Ale wiecie co? Nie chcę. Coś wolałbym rubina wymienić na ninja. Lepiej by mi to dało. Ciekawe czy muszę zmieniać broń na dzwon. Czy dam radę go upić tak o. Nie, spokojnie. Z wachlarzem pod umyk ubijamy. Nawet dzwona zodiaku nie musiałem zakładać. Ile go bije? Po 15. To powinien paść. O, ninja padła.
No dobra, padli tak. Spoko. Nie no, nic nie będzie. Zdrowie, tutaj to trzeba worek pieniędzy, nie? W sumie to tylko wartość magiczną potrzebuje tutaj. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze. Dobra, ulepszmy zbroję Rasta plus 9. Potem może kupimy jeszcze magiczne. Czekam na rytualne, dlatego jeszcze nie kupuję magicznych zbytnio. Mam tu księżycowy. Ostatni. Wow, gdyby weszło, to bym się zdziwił. W ogóle nie miałem ani z 15 na umy, nie? No niestety. Tu spróbujemy widzieć. Mrok. Bo ja aktualnie ekspię na mroku, nie? Mam eko na mrok bardziej niż na lód. A potem i tak mogę zmienić bonus broni. No! Uwaga! 2%! Wow! Ale damage będzie! Tanio, nie? 168 won. Zawartość ataku i 40 średnie. To nie jest jakoś dużo. Nie, Diego? Bo mówicie, że umy to ciężko miksować na zodiaku, nie? Sprawdźmy coś. 20 umy, 50 wartości magicznej, 200 bonów. Ładny. Nie, no nie, to nie są drogie rzeczy. Powiem wam. Już po cenach widzę, że nie są jakieś drogie rzeczy. Te 20 umy. Wiadomo, że ludzie i tak będą wężowy, nie? I mało kto da zodiaki robi, ale mimo to, to nie są drogie rzeczy. Dzwon jest bardziej wartościowy, widzę, niż wachlarz. No. Powiem wam, nie jest to trudne do wymiksowania. Bo gdyby było, to by ceny były. To jest teraz w item shopie będzie. O, rytualne, to muszę doładować znowu. Bo przewiduję przyszłość, nic nie wejdzie. Nawet 15 u mnie było. Tyle. Dziękuję. Do widzenia. No i co ty chcesz? Patrzcie. No siema. Co ty chcesz? Nie mam do ciebie nic. I se poszedł. Zobaczmy te księgi potwora. Chcę kupił parę na sel. A jak tam pety? Macie już zrobione na skille? Czy jeszcze nie macie dni na pety? Żałuję, że więcej nie kupiłem tych petów. Nie, no cena jest taka sama. Powiem wam, ludzie tak pokupowali chyba tylko dla siebie, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że mało kto kupił dużo. I większość kupiła dla siebie po prostu tyle. Bo nie, nikt nie wystawia tego. Te szkody trochę staniały. A se kupię jedną. Jutro streama może nie być, widzowie, bo mam parę rzeczy do załatwienia. Muszę jeszcze pomóc komuś coś przenieść. Wiadomo, tam potem może być. Znaczy, kark mnie spędzi, chciałem powiedzieć. I nie wiem, jak się będę poczuwał wieczorem, nazwijmy to. 2000 rytualny kosztuje? Nie 1200? Nie, no 2000 chyba nie. Niemożliwe. Na dwóch postaciach nie odprzyjął mi aukcji, na stronie tak samo, nie? Ja p***e. Nie wiem, co mam robić. Jeden.
2, 3, 4. No i tyle. 4 kupiłem. Inwestycja. To musi oddać mi sobie. No oddało, patrzcie. Tu już mam 10 bonów. To jest najlepszy mój opening, jaki miałem. Jadę it. Jeden magiczny kamień. Nie no, warto było, naprawdę. Lepiej srebrny otwierać? Dlaczego? Na zero wyszedłem w sumie. Kto powiedział, że srebrne lepsze? Magika dostałem. Dwa magiki. Te trzy. Cztery. Trzy magiki w sensie. Cztery magiki. Może macie rację. Nie no, pięć magików za 10 won. Wiadomo, mogłem mieć parta, nie? Spoko. Najpierw wirtualnymi dwoma. Bo więcej procent szans. No ja... Trzysta bomb w tą zbroję już. Wierzcie mi, zaraz ją na ziemię i wracam na bagniaka, nie? A no tak, nie mam. Super, warto było, powiem wam, warto było. Potwierdzam. Jak teraz przed tym dało, teraz nic nie da. Żeby mnie wk***ć. Jeden. Dwa. Trzy. No spoko, nawet się opłaca, nie? Jest! Ja p***e. Nie wytrzymam psychicznie raz, nie? Trzysta bonów poszło. Dobra, skoro tak oddaję, to przyszłościowo... Zainwestujmy. Bo mówię, te wony co ja mam, to ja je odzyskam w ciągu, nie wiem, w sekundę. Wierzcie mi, że dla mnie jest nic. Na ninja da sam 150 won. Zobaczymy, czy odda. Tyle kamieni musi być? Żebym wyszedł na zero? 60 won. Ile kamieni musi być? 8 kamieni, ta. Ile mówicie, że muszę mieć? 200 szkat przeklętych. 200 szkat nie oddało. O, patrzcie, ludzie chcą jajeczek. Te pająki? To macie. Nemerki mnie nie lecą z tego chyba. Nie widzę przynajmniej. Jak zrobiłem reloga, odbugowało się. Wiecie, to było pokazowe, bo jestem influencerem, to mam podboostowany drop, taka prawda, no. Pierwsze 200 to było pokazowe. Teraz tylko scam.
Blizzarda 15 dni. Spoko, sprawa. Dwa kamienie. 200 szkat. Znaczy jestem na plusie już, nie? Ja bym chciał kupować magiczne. Żeby nie było. Ale jednak to nie jest to. No dobra, otwierajmy jeszcze. Otwierajmy. I teraz każdy magiczny tu na plus jestem. Ktoś tu przyjechał, żeby pozbierać jajeczka, ty. Ale biedaki. Piękna suba. Dobra, jest git. No powiem wam. 40 won za 11 kamieni. To ile wychodzi za sztukę? Plus jeszcze wcześniej mi oddało, nie? Ale to tam nie liczymy. Plus jeszcze wiadomo. Mam tu jakąś alchemię. Nie no, nie mam fulla. Mam tu jeszcze jakąś alchemię, więc parę wonów wpadnie. No to się opłacało na przyszłość. Jest git. No nie p***, że 5 kamieni. Za mało. Super. Jeden unikat sluszkat. Nie żebym się pultał, nie? Albo coś. Wow. Najlepszym zakończeniem byłoby, gdyby weszła mi 25, wtedy bym wszystko wybaczył, nie? Uwaga! Czy to będzie to? Nie, nikt się tego nie spodziewał. Ta no, ja mam podkręcony drop. Szczególnie miksowanie średnich, to tak mam podkręcony, że panie! Ty to oglądać, takie podkręcone mam, jeżeli chodzi o średnie. Jest okej, okay, powiem wam. Ja na tyle bądź wydałem dzisiaj znowu setę. Codziennie z tobą wydaję. Że czuję jak jakiś bogaty Polak. Grający na... w jednym królestwie. XD. Jeden antyk, drugi. Może być. Trochę odzyskam. To sobie zostawię na przepalanie alchemii. Nie widzę sensu, żeby to ulepszać. Tak samo to. No tak samo to. No to nie kosztuje dużo. Nie, onyksy są drogie. Muszę sprawić onyksy. To idę po ten kamień antymagii. Proszę. Proszę, Gierko. Głupia. Tym, czy to jest odeprzanie zbroi na plus 9, czy co? Gdzie, że streama oglądasz, bo wiesz, że rękawica może nie wejść, nie? Dzięki. Hej, uwaga, czy wejdzie dla pana brutto? Weszło, ale fart. Okej. Okay. Super. Sprawdźmy. Nie zależy mi na tej zbroi. Czy wejdzie, czy nie. W ogóle też do tasów są te bonusy. Ale dajcie mi spokój w sumie. No nie weszło. Nikt się tego nie spodziewał. Ja tym bardziej nie. Okej. Okay. Mam PvP. Zobacz. Ładny, nie? Dałem za niego 20 wonów chyba. 22. 7 stan zmiksowałem.
Dobra, daj. Zawsze przyjmę. Tak. No niestety nie. Bo tutaj będzie ta zabawa. Ale mam tego, 6 stron magazynu, więc... Nie szkoda, jak to mówią. O, za 15 się nie opłaca, no. Gdyby to poleciało szybko, to było za szybko, wiecie. Tutaj trzeba znowu parę bonów przepalić. Lepiej jeszcze połowę szkat. Super, nie? Powiem wam. Poce się jak świnia. A i tak tam nikogo nie będzie w tym mieście pewnie. Kogoś pobić. Się wydaje, że usunęli ten drop. Nie leci. Skasowali. Widzieli, że to powinien influencer być na 2. Totalizma to jego nie ma w dropie. Tak było, nie ściemniam, no. Rok jest! Dobra, okej. Resztę oddaję. Nie schodzi, bo ona nie daje damage'u. Ta Wayne. Dlaczego nie schodzi? Ona po prostu podnosi drop. A na Yoharze musi mieć damage. Dlatego ja nie kupuję. Bo na ninja mam Wayne jeszcze. Zaraz wam powiem na ile. Bo jeszcze nie minął miesiąc na ninja. Ja też kupowałem w item shopie, a ja z nie użyłem, nie? A mam do przypisania dużo. Jak jeszcze zleci scenę, to najwyżej doładuję i sobie kupię. Na 6 dni jeszcze mam Wayne. Tu na pełny odpalony jak choina. Ale lagi. Dawać, dawać. Bardziej dostałem na 300. To koniec? Ale mi smutno. O co się odpalasz? O, na magię włączył. Ten dopalacz trzeba byłoby zrobić, wiecie? Bo tak, w sumie to i tak używam strzelającego dosyć często ostatnio. Dałoby się zrobić. Czekajcie, dam mu szansę. Włączę autołowy. Może mu się uda. 1500 Wayne kosztuje. Ty, ktoś tu ma rangę na minusie, ty. No nie wierzę, że on do PvP na randze na minusie se tu jeździ. Wayne. Nie, no to jest już inny poziom PvP aktualnie. Po prostu, może mokry na tych swoich setach mógłbym je ustać. Jakby tam spamował nimi, tymi setami. Po drugie, nie mam jeszcze peta PvP, więc wyobraźcie, co z nimi będę robił, jak będę miał już peta PvP. Po co w ogóle na tą magię włączyłem?
nie ma tu nikogo, za późna pora, musiałbym jutro tu przyjść. Coś. Opa, jakiś strada się odpalił. O, panie Mastury. O, Michał, daj jakiś drop. No i co mam zrobić z takimi miksami? Nie opłaca się nawet tego kamerować. O. Nic mi nie zadała. Kompletnie, nawet 100 HP. Ale miks! No nie p***o, co ty na mnie używasz? Na pewno widzę po damage'u. No. Buffy mi się skończyły. Bo nawet nie miałem magii włączonej. No na pewno ten dzwon będę robił pod PvP, nie? Bo go nie użyłam praktycznie już do niczego. Tu tam szybkość zaklęcia, antymagię. Na pewno sety używa. Teraz nie zdążyła. Ile jest w pecie antymagii? 15, 16? Do Nemere, ile wchodzi antymagii? To tym bardziej bym więcej bił. No to wiecie, nie? Dobra, kupmy 30 zmianek. Jedziemy na zmianę to i to. Bo te dwie rzeczy trzeba zmiksować. No i mówię, za niedługo. Bo w ogóle też się zastanawiam, czy by nie postawić autołowy na rozpadlinie. Tam trzeba, żeby postawić, to też się zastanawiam. Trzeba posprawdzać to, nie? Czy to aż tak jest trudne, żeby tam postawić autołowy. Wręcz na strzały, nic więcej. Ale słaby. I tu. Nic ciekawego. No bo bór siana i złota trzeba przyjąć na tej temy. 30. Może być. Słabe. Ale nie chcę się tego miksować. Palić to. Kiedyś w lepszych czasach, jak będę bogatszy, nie będę miał co robić, to sobie to miksnę. Księga prawdy. A, dusza. Ale księgę prawdy to mam gdzieś. Dobra, przeróbmy tego a. No bo w sumie jak cyanity są takie tanie. Bo nie sztuka, to nie cena, nazwijmy to. A niech tego i tak nie ulepsza. To raz jakiś czas możemy sobie poklikać, nie? No i super. Kolejna broń zrobiona. Zrobiona. Będzie robiona. W ten sposób powiem. To co? Wydaje mi się, że... Na Likana najlepiej, bo nie jestem dużo odpalony. Nie ma tutaj szamanów mocnych. Jak tak to magię mam, a i tak są słabi. Bem jest tylko jeden. Wojowników to mam Szafir. Na Surę to niech nie... Z palca i tak mało biją. Inny szaman tu nie ma. Duchowo, że nie mam, mam Szafir. Dawaj Wilczy. Jak na Surę? Sura nic nie bije w endgame'ie PvP. Kompletnie nic. No to sprawdźmy. 10 bez.
No raz pali, raz czyta. Bez rady. Czyta. Czyli rady działają. Kto powiedział, że rady nie działają? Oszuści z czatu. M6. M7, teraz M8 będzie. Będzie M8. 10 książek. Nie starczy mi pieniędzy. Ale pech. Debony wymienić. No i brawo! Kolejny skill na G, nie? 5 książek. Dosłownie wszystkie wykupiłem. Na styk! XD. No i super. Na G. No jeszcze oboce czytne, nie? Wiadomo. Ale nie chcę kamyków. Ja i tak nie mam skąd rangi wziąć. Jakby nie patrzeć. No i nie mam rangi. Niestety. Ale mamy na G6. Spoko, no wiecie. Nie wbiję tego w jeden dzień, bo to jest niemożliwe, nie? Nie mam rangi, nie ma kamieni. Wiecie, bijemy to raz na jakiś czas tyle. Na 8. Ulepsić, nie ulepsi. No i nie mam ZBS-ów, nie? Ja p***. Zakupmy zostawmy jedno miejsce na antyka i zobaczymy, jak to będzie oddawać. Ja wiem, jak będzie oddawać. O, skamuje mnie. No nie będzie oddawać. Okej. Ktoś by zapytał, czy się opłacało. Ja już powiem, że nie. Patrzcie, jak daje. Panie, jak to będzie zrobek? Ta na pewno, no. O, szafirek jest. Taki jest. O, strasznie silny. Chociaż to jest mityk, więc nikt nie pytał, nikt nie potrzebował. Nie. Tak. Nie. 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 No a proszę. Słabo, słabo, to widzę. Okej. A ile kosztuje mityk ogólnie? Słuchajcie, mityk kosztuje 5 won. I bym miał z tego 20 won.
Jest na minusie. Albo prawie na zero. 13 won, 26 już byłoby lepiej, a bez skazy? Lepiej by było. No nie ma że będzie bez skazy. No, fajnie. Cudownie. Cudownie, widzowie. No, ciekawa sprawa. No, już nie oddało. To co, będzie pociąg? No, bez skazy. No, ale czemu tak pali to? Co jest? No! Dobra, wybaczam. Syf. No, na zero jestem. Skoro mam poprawiać alchemię. No niestety. Nie wiem, tutaj jest coś pechowego w tym miejscu. No, mówiłem. Trudno, nie mam już wonów. Nie da. Zostawimy to kiedyś indziej. Przepaliłem 200 wonów znowu. Ma ktoś pożyczyć 30 wonów? Jak to nie odda, to będzie pech. Dzięki. Dzięki za suba. Jak nie wejdzie, to nie oddaję. Zależy, odporność najlepsza od znakomitego. Jak nie robicie hary, to obrona lepsza. Dobra, proszę cię, alchemik. Nie no dobry ty. Powiem wam, nie robię wybornego. Nie robię. Mam max PE i mam do PE. Dwa najważniejsze bonusy. Bo ten max PE to tam słaby jest akurat, nie? Bo nie masz tyle HP, żeby to zauważyć. Ale te dwa bonusy są znakomite. Zostawiam. Nie ma wyborniaka, ale jest znakomity. Super. Czy zaoszczędziłem? Bo za granata za odzyskam 80 wonów. Czyli jestem w windzie 30, to 50 w sumie mam za granata. A ten mityk jest warty 186. Czyli zaoszczędziłem. Idę to ulepszyć i wyciągam tego. 30 bon zaoszczędziliśmy. No panie, ale jak mam dobrego znakomitego, to po co mam go robić dalej? Powiedz mi. Wiecie co bym mógł wymienić? Mówiąc szczerze. Mógłbym wymienić Adelita. On jest najsłabszą częścią mojej alchemii aktualnie. Bo nie mam do Peżeta, odzysk Peżeta. Nawet nie wiem, czy odzysk Peżeta działa na skille. Ale ja dej do zmiany mam akurat, nie? Dobra, to sprawdźmy. No i oddało, nie? Widzicie? Widzowie? I jeszcze Jakubciowi oddało. No i w tym tygodniu, widzowie, robimy ninja. Wachlarz oczywiście też przy okazji będziemy robić, ale skupimy się na ninży. Żeby ona mogła zrobić odłamki na sety. No i super. No. 4% trasę na tym. Jest spoko. No i zobaczcie teraz, nie? Mam mniej HP o... Mniej many mam o 400. Bo miałem tutaj max PE w tym, nie? A
to jest perfecito, więc ktoś kupi na pewno. No 800, 900 więcej, 800 więcej HP ma. To jest spoko. Coś tam poprawi zawsze. Zobaczcie. No lepszy jest ten, ale dlatego, że ma większy level, czy dlatego, że mi się tak ustawiło? Czy tego bym sobie zostawił? Kogo muszę rozwinąć, nie? Tak. A tego dałbym ninja po prostu, nie? To będziemy miksować za półtorej dnia. To będzie PvP. Na instancji jak śmiga? To pójdę pokazać wam. No i super i to. I mogę dawać skille. Potworów. Berserk. I przeszkody. Yo. Alastor byłby najlepszy, nie? Ale... Panie... Alastor to jest... Praktycznie niemożliwy do zdobycia, chyba żebym musiał kupować szkaty i na pale otwierać to... Dać z tobą na peta, żeby tylko go mieć, to... Mam to. Okej. Okay. No i teraz patrzcie, mam defa, widzowie. Super, nie? Superito. No i dobra, już. No to nie jest jakiś duży spot, ale często stawiam na noc, bo jeden z takich spokojniejszych, nazwijmy to. No i wydaje mi się, że jest już ta postać, nie? Jakiś kryształ sobie mogę kliknąć na Firehand. To większe spoty, żeby nie było. Ale nie wiem w sumie. Ja ogólnie potem będę eksplorował na większych spotach. Plan jest taki aktualnie. Nie mam tego hełmu, czy mam? To będę dawał zamiast tego. Tylko set książęcy muszę mieć, nie? Czyli w zbroi, w wachlarzu i ten. To będę miał uber damage wtedy. Tylko tutaj bym musiał zmiksować na unik strzał i na ludzie, nie? Ciężko będzie, no ale nie mam wyjścia. Damage dobry, będzie oczywiście większy. Jestem w stanie jeszcze łatwo zwiększyć o 20%. Damage żywiołem plus setem, zestawem kostiumowym, znaczy bonusowym. Więc nic tylko na... Widownia. Dobra, ja idę. Jak przyjdę, to sobie wyjdę z instancji, pójdę nemerkę zrobić, bo to zawsze 5 bądź do przodu. Ale ziewa. Dzięki, na razie i trzymajcie się.